Tato, czekałem tyle lat. Kuba! Jezu, ale przepraszam cię, Stanisław, ale ty bardzo miło całujesz. Słuchaj, teraz to jest nic. Kiedyś. Mamy czas. No ale mamy czas, szczególnie, że ty jesteś tak jak ja kiedyś. Całujesz bardzo, bardzo. Naprawdę? Ale no stary. Ja tak delikatnie próbowałem cię mówić. Ja wiem, ja to wszystko znam, te niuanse, kochani. Przecież bardzo, bardzo. Stanisław, dobrze. Tym u mnie... Stanisław, powiem ci szczerze, jakbym teraz umarł, byłbym najszczęśliwszy. Umarł i bym leżał uśmiechnięty takim bananem po prostu. Ja cię rozumiem. Są takie chwile, w których człowiek wie, że to byłby najlepszy moment. Tak. Ale niestety los nam nie sprzyja. Zawsze się umiera w sytuacji, w której jest no, słabsza, znacznie słabsza. Stanisław, mam do ciebie pytanie, które cię po prostu rozłoży na łopatki. Proszę bardzo. Na twoje wysportowane 80-letnie łopatki. Proszę bardzo, kładź mnie. Stanisław, tym. Tak. Jak żyć? Ha! Dobre. Nie wiesz. No, dobre? Dobre. Nie wiesz. Dobre. No, w poprzek. Dobre. Dobrze. A jakbyś tak w przybliżeniu młodzi ludzie, myślę, że liberalnie myślący, jakbyś określił kierunek, gdzie to jest w poprzek? No poprzek to jest nie wzdłuż, tylko w poprzek, ale... Poczekaj, zanotuję. Nie, czekaj sekundę, ja się to potem wytłumaczę. Bo to jest kilka zależności od tego, jaką stosujemy geometrię, prawda? No, może być euklidesowa. Jaka? Euklidesowa, Euklides. Grek taki, no nieważne. Myślisz, że nie znam, mam jego wszystkie płyty? Ale oczywiście. Człowieku. No, człowieku. Jesteś pierwszym człowiekiem, który ma wszystkie. Jego, tak. Tak, tak, bo to jest ciężko zdobyć. Ale brawo, brawo. No, dziękuję. No. Cieszę się. No ale może być na przykład geometria riemannowska, no i tak dalej, Łobanowskiego. No jest dużo takich, wiesz. To są złożone tematy. Tak, nie, opis kosmosu, to co innego, tak. Ale nie mówmy, no, żyć w poprzek nie jest źle. Tak. A nie boisz się? Słuchaj, ja tyle rzeczy widziałem już, że właściwie ja się niczego nie boję. Naprawdę niczego? Niczego. A nie boisz się, że któregoś dnia tak będzie takie... To my... Wiesz kto? Wiem. No, Mirek, tak. Czy tam, jak on się nazywa? Mariusz. Tak, no to wiem. No to... No, nie, no jestem przygotowany. No, znaczy, no, parę razy już to przechodziłem. Ojciec był fryzjerem damskim i czesał klientki, które czasami... Takie, które pracowały w ambasadach, bo był dobrym fryzjerem i polecanym. No to dostało na przykład jakieś pismo zachodnie, modę, czy tam fryzjerskie i tak dalej, przynosił do domu. No to przychodziła ubecja i robiła kipisz i te wszystkie pisma zabierała. I tam musiał się spowiadać, skąd je ma i dlaczego. Oni wiedzieli, skąd je ma. Aha. Przecież, no bo skąd wiedzieli, że on ma w ogóle je, no, prawda? Ale wiesz. A ty masz jakieś zachodnie pisma teraz w domu? Żadnego. Żadnego. Żadnego, nic. Nie.